paszkiet stał w drzwiach prowadzących na werandę i przez pozłacaną lornetkę teatralną wpatrywał się uważnie w jakiś punkt w oddali. Nie drgnął nawet, kiedy Basia, zdziwiona i nieco niepewna, wprowadziła do gabinetu mamę Borejko. Przez szumiącą ścianę deszczu, która srebrzyła się tuż za oknem werandy, niewiele chyba było widać. Starszy pan, pochylony do przodu, stojąc na ugiętych nogach, całą postawą mimowolnie wyrażał czujność i skupienie. Panie Karolku! Zrzędliwie odezwała się Basia, strzepując rękami kraciastą tkaninę fartucha, który to gest oznaczał u niej bezradną irytację. Pan Paszkiet machnął w tył jedną ręką i psyknął, nie odrywając oczu od szkieł. Przyszła Ida z mamusią, powiedziała Basia, a w jej tonie można było doszukać się odcienia życzliwego respektu. Proszę bardzo, pani Borejko, niech pani spocznie. Mama uśmiechnęła się i tym swoim uśmiechem podbiła Basię do reszty. Staruszka aż się rozjaśniła i żeby okazać pani Borejko całą swą sympatię, podsunęła jej ukochany fotel starszego pana. Pan Paszkiet właśnie odwrócił się, nie opuszczając rąk z lornetką i zauważywszy pośrodku swego fotela drobną figurkę z siwiejącym kokiem i błękitnymi oczami, zdziwił się nieznacznie. Witam panią, rzekł z niepewną, z niechęcią odstawiając lornetkę. Ida pośpieszyła z przedstawieniami, uśmiechami i ogólnym wersalem. Bardzo jej zależało na tym, żeby mama nie zniechęciła się przypadkiem do pana Paszkieta, a ten jak na złość był dziś nieswój i roztargniony. Pocałował mamę w rękę, lecz wyraźnie powściągał niecierpliwość, która gnała go do lornetki i werandy. Wyraził co prawda słowa uznania dla Idy, zaproponował panią kawę i zwrócił się do Basi, lecz nagle w ogrodzie wybuchł przeraźliwy skowyt psa. Pan Paszkiet zapomniał o kawie i wersalu i z młodzieńczą żywością skoczył ku oknu. Ha! Wrzasnął, przyciskając szkła do oczu. Mam ich! Tym razem ich mam! Ida, chodź tu, popatrz! Ida najpierw spojrzała niepewnie na mamę, która z lekko uniesionymi brwiami usiłowała wyrobić sobie opinię o chlebodawcy swojej córki. Potem zerwała się i złapała podaną jej lornetkę. Pod kasztanem! Nakierował ją pan Paszkiet, przytupując z niecierpliwości. Właściwie, odezwała się dyskretnym półgłosem w stronę stojącej obok Basi mama Borejko. Na czym polegają obowiązki Idusi? Bo trochę nie rozumiem. Są zbrodniarze! Wrzasnęła Ida, widząc w szkłach wystającą zza krzaka łepetynę starszego Lisieckiego. Za gęstą zielenią bzu widać było drugiego chłoptasia. Pies wył w niebogłosy, a oni uważnie pochyleni wykonywali nad nim jakieś zamaszyste ruchy. Teraz i Basia, porzuciwszy panią Borejko z kolejnym pytaniem zawisłym na wargach, podeszła żwawym kroczkiem do drzwi werandy. – Lucyper wyje, jakby go obdzierali ze skóry! – powiedziała trwożnie. – Nie wiadomo jeszcze, czy to Lucyper! – gorączkowała się Ida z lornetką przy oczach. – Ja nie widzę dokładnie, bo liście zasłaniają. – Przepraszam – spytała mama Borejko zagubiona w głębi fotela. – Kto to jest Lucyper? Nikt nie zwrócił na nią uwagi. To się nazywa eskalacja zbrodni, nerwowo powiedziała Ida. Jeżeli to Lucyper... Lucyper, rzekł pan Paszkiet zgłębionym głosem. On, na pewno. Zniknął przed 2 godzinami i to właśnie obudziło moją czujność. Jeżeli to on, ciągnęła Ida, to na pewno dzieje się coś bardzo złego. Lecę tam, natychmiast. To ja też, za pozwoleniem pani Borejko. Rzekł pan Paszkiet z namiastką ukłonu. Basiu, gdzie u licha jest mój parasol? Ja poczekam, oczywiście, zapewniła starszego pana mama Borejko. Ze stanu pewnego oszołomienia zwolna przechodziła w rozbawienie. Zanim Basia przyniosła parasol, Ida już gnała przez trawnik, kuląc się pod ciężkimi biczami deszczu. Dopadła granicy posesji i przyczaiła się za krzakiem bzu. Była całkiem przemoczona, oczy zalewała jej woda spływająca z grzywki, a sukienka lepiła się do grzbietu. Przez szum ulewy słyszała głosy braci Lisieckich. Nie mówili wiele. Pies już nie wył, tylko piszczał cichutko. Ida rozchyliła gałęzie bzu i wyjrzała wprost na ciekającą wodą rozradowaną fizjonomię starszego z braci. Co oni tam robią? Rozchyliła gałęzie mocniej.
Szelest liści zwrócił uwagę chłopca. Czujnie uniósł głowę. Z nagłą decyzją Ila runęła przez krzaki na wprost, zbierając na siebie całą wilgoć z liści i gałązek. Ruda idzie! Wrzasnął przeraźliwy dyszkancik i w jednej chwili dwie drobne figurki w pelerynach i kaloszkach pognały opętańczym galopem przez trawnik sąsiedniej posesji ku przejściu na ulicę Mickiewicza. Ida usłyszała skowyt psa i jednocześnie pod swymi nogami ujrzała puszkę farby, pędzel i długą smugę zieleni rozlaną na betonowej ścieżce. Pies zawył. Gdzież on był, licha? Ida przetarła oczy, rozejrzała się i serce jej zamarło. Lucyper czy nie Lucyper? Przywiązane do drzewa bezsilnie zwisało drobne stworzenie od stóp do głów, od czubka nosa, po cienki jak sznurek ogon, pokryte jaskrawo-zieloną farbą. Właściwie Ida rozpoznała Lucypera tylko po oczach. Kilkanaście minut później zaryczana Ida i Basia, zaciskająca usta w twardą linijkę i nasępiony, groźny pan Paszkiet i nawet wciąż niczego nie pojmująca mama Borejko zgromadzili się w łazience nad miednicą pełną jęczącego zielonego nieszczęścia. Lucyper był zszokowany. Trząsł się, piszczał boleśnie, wyrywał się, to znów popadał w apatyczny bezwład i z pewnością bardzo źle znosił kąpiel połączoną z szorowaniem. Och, jak mi żal tego biedaka! Zapłakiwała się Ida, podając milczącej, zajadłej Basi kubki z wodą. Bardzo ostrożnie, lecz ruchami pełnymi stanowczości, ręce staruszki przesuwały się wzdłuż grzbietu Lucypera, zmywając z niego warstwę zielonej farby. Przygnębiony pan Paszkiet przytrzymywał wyrywającego się zwierzaka i tylko mama Borejko nie miała nic do roboty. Czuła, że jest tu zbędna i że może nawet przeszkadza, więc wymknęła się cicho z łazienki i kręcąc głową poszła do domu, myśląc sobie, że ze wszystkich jej czterech córek Iduś ma największy talent do popadania w przedziwne sytuacje. Czyszczenie Lucypera przeciągnęło się. Kiedy wreszcie zdjęto z niego całą zieleń, został ponownie wykąpany, wysuszony i oturony ręcznikiem. Teraz niech śpi! Westchnął pan Paszkiet, wchodząc do gabinetu i osuwając się w swój fotel. Ida, moje dziecko, bądź tak dobra i zamknij drzwi od ogrodu. Strasznie się tu wyziębiło. Deszcz już nie padał. Słychać było, jak na drewnianą podłogę werandy spadają z głośnym stukiem ostatnie krople z dziurawej rynny. W powietrzu unosiła się lekka mgiełka, która przeniknęła na wskroś wilgotną sukienkę Idy. Już miała przekręcić mosiężną klameczkę drzwi, kiedy nagły ruch za krzakami psu zwrócił jej uwagę. Rozpoznała ciepły, żółty kolor enerdowskich pelerynek. Tak, lisieccy wylezli z krzaków i robili przegląd terenu, na którym przed dwiema godzinami zostawili swą ofiarę i narzędzia zbrodni. Idę jakby diabeł wstąpił. Przeleciała werandę, trawnik i pasmo krzaków z szybkością kuli karabinowej. Wyskoczyła na lisieckich, zbiła z nóg młodszego, który zaraz rozciągnął się na trawie, a starszemu wykręciła rękę. Trzymał w niej pędzel ociekający farbą. Ida wyszarpnęła go z małej ręki, zakleła i z rozmachem pojechała po policzkach chłopca. No co? Zawrzeszczał, kiedy tylko złapał dech. Cicho mi bądź, warknęła. To tylko mały rewanż. Puść go! Krzyknął spod jej boku mniejszy lisiecki i z całej siły kopnął ją w kostkę. Au! Poderwała się Ida i machnęła pędzlem po czuprynie mniejszego. A potem straciła nad sobą panowanie. Kiedy po jakimś czasie oprzytomniała, za jej plecami pan Paszkiet wydawał okrzyki zgrozy, a przed nią pluł, kopał, gryzł i wyrywał się starszy lisiecki, pomalowany na zielono. Wynocha! Zawołała Ida, powstrzymując się, by nie przylać na dokładkę jednemu i drugiemu. Bierzcie swoją farbę i pamiętajcie, żeby trzymać się z daleka od psa. Jak wy jemu, tak ja wam. Jasne? Coś ty zrobiła, dziewczyno. Załamał ręce pan Paszkiet, który nie mogąc przedrzeć się przez krzewy, miał tylko okazję ujrzeć dwa zielone potworki, ryczące w niebogłosy i oddalające się śpiesznie w stronę ulicy. I gdzie twoja wiara w człowieka? Gdzie te wszystkie twoje teorie? Nie chciałbym cię martwić,
Ale ty chyba przeszłaś na system represji. Proszę pana, odparła na to Ida Borejko, drżąc jak liść na wietrze z zimna i zdenerwowania. Stała się rzecz bardziej okropna, niż się panu zdaje. Ja wiedziałam, że mi tego robić nie wolno, ale, proszę pana, sprawiło mi to wielką satysfakcję, że im zachlastałam te bezczelne gęby. Pociągnęła nosem i wyszła z zabzu. Stanęła przed panem Paszkietem, mokra, chuda i fioletowa z zimna. Gdybym mogła, powiedziała z mocą, zrobiłabym to jeszcze raz. Oto, co czuję w tej chwili. I niech mi pan wierzy, dla mnie samej jest to największą niespodzianką.